Fobia, na którą cierpi Kasia, zamienia jej życie w koszmar. Codzienne zajęcia, a także sprawy zawodowe coraz częściej są z jej powodu narażone na porażkę. W klubie, na castingu oraz w gabinecie lekarskim. Bez względu na miejsce i porę, lęk dziewczyny był na tyle silny, że wywołał poważny atak paniki. Czego boi się Kasia? Ewa, ja mam wrażenie, że my myślimy chyba o tym samym. Wiesz co, ale może najpierw obejrzyjmy, cofnijmy trochę. Dobre. Dobra. Wracamy. Mamy tutaj sytuację dotykania twarzy, która tak. Ewidentnie budzi jej lęk. Tak. Potem mamy sytuację odbicie twarzy w lustrze. Tak jest. Potem mamy sytuację ataku paniki w łazience. Jeszcze dodatkowo pudruje twarz, prawda? Tak, czyli próbuje tak, przykryć się coś. Trądzik. Wracam do sytuacji trzeciej, tak, w której tak, ona przychodzi do lekarza. Tak. Po raz kolejny. A lekarz nie widzi powodu. Lekarz nie widzi powodu i mówi wręcz, że skóra już nie wytrzyma kolejnego zabiegu. To co mówimy, bo ja już nie mogę się doczekać. Wydaje mi się, że jestem na takim tropie i odkryłam tutaj perełkę i złoto. Wydaje mi się, że to jest dysmorfofobia. Dysmorfofobia. Że to jest lęk przed defektami w swoim wyglądzie. Ciała, który dotyczy głównie twarzy, włosów. Skóry, sylwetki. I może być urojona, czyli pacjent nie ma żadnych defektów, mu się wydaje. Albo może być, kiedy te defekty są, ale one nie są na tyle duże, żeby inni ludzie zwracali uwagę. To, co się dzieje dzisiaj, wpływa na to, że masz coraz więcej takich kobiet, które chcą sobie coś poprawić, bo nigdy nie jesteś wystarczająco piękna, nigdy nie jesteś wystarczająco dobra. I wiesz, przypominam sobie teraz pacjentkę, która poprosiła mnie o sesję przez Skype'a i wiele razy było tak, że ona prosiła, żeby nie włączać wideo. Także ja ją zobaczyłam dopiero chyba na 5. czy 6. sesji i też zauważyłam, że ona bardzo często zmieniała to zdjęcie takie, które się, wiesz, pojawia profilowe. Aha. Tak. Właśnie dysmorfobicy najczęściej mają potrzebę wielką robienia sobie zdjęć selfie. Ustawiają siebie pod najlepszym kątem, tak żeby nie było widać tego defektu ciała, po to, żeby szukać aprobaty u innych osób. Ja myślę, że najważniejsze jest to, żeby się po prostu dobrze poczuć w swoim ciele, poczuć się w swoim ciele jak w domu. Tak, dokładnie. Ty jesteś za chuda, ja jestem trochę za gruba. Dysmorfofobia.